Czwarta już sesja Młodzieżowej Rady Miasta Bielska-Białej. Tym razem na swe obrady zaprosiła przedstawicieli seniorów z bielskich organizacji, gdyż jednym z tematów poruszonych na Radzie była gospodarka senioralna, potencjał rozwoju regionu. Podczas obrad zabrała głos m.in. Izabela Zając-Gawlas, adiunkt w Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, członek Śląskiej Rady do Spraw Seniorów, która na podstawie przygotowanej prezentacji wskazała na najważniejsze problemy, z jakimi spotykają się ludzie starsi. Wskazała także na istotną rolę młodzieży, na angażowanie się w pomoc seniorom. Henryk Wójtowicz podczas swego wystąpienia w obrazowy sposób przedstawił młodym uczestnikom Rady Miasta, jak ważne jest zrozumienie problemu ludzi tak zwanych 60+. Tu mam dworusz, proszę Państwa, też polecam. Obecnie korzystają z tego typu koneserzy przyporządnych na baterach austriackich Rolczyksa. I dotarłem w życia wędrówce dyskusji zewnętrznych. Proszę Państwa, mam setny płyt na dyskusji zewnętrznych. To jest, proszę Państwa, droga, jaką musiało wykonać moje pokolenie, żeby sobie radzić. Zapewniam Was, ci, którzy znają literaturę Filipa Dicka, że przed Wami wyzwania są jeszcze większe. Ja nie jestem w stanie dawać wyobraźnią, w jakim miejscu Wy będziecie za 50 lat. Patrząc na te anachronizmy, czyli pendrek czy dysk zewnętrzny. Poruszony na Młodzieżowej Radzie Miasta temat ludzi starszych jest czymś ważnym dla wszystkich mieszkańców naszego miasta, ale także jest to początek do kolejnych działań w tym temacie, mówił Przemysław Drabek. Bardzo Wam serdecznie dziękuję za podjęcie, uważam, bardzo, bardzo ważnego tematu dla miasta Bielska-Białej. Po ostatniej sesji Młodzieżowej Rady Miasta, krótkiej rozmowie z Panem Przewodniczącym, z dyskusji wyniknęło, że ta współpraca może przynieść pozytywne owoce. Ideę mam taką, niestety przez lata troszeczkę mam wrażenie zaniedbane niektóre działania, ale w tej chwili wchodzimy chyba na tą dobrą drogę, dobrą ścieżkę odbudowania współpracy i budowania takiej integracji międzypokoleniowej. Jak twierdzą sami uczniowie, pomoc i angażowanie się w działanie z seniorami daje wiele satysfakcji. A mi to daje satysfakcję w sumie, że mogę komuś pomóc i nie tracę przez to wiele, a wręcz zyskuję tak samo jak ona, bo może mi pomóc w sprawach, których ja na przykład sobie nie radzę, mogę z nią porozmawiać, bo ma większe doświadczenie życiowe. Myślę, że jest to bardzo dobry sposób, żeby młodzież uświadomić, żeby zobrazować te, powiedzmy, różnice, ale też żeby pomóc zauważyć młodzieży, że ludzie, zarówno seniorzy, są wśród nas i że nie warto się do nich odwracać plecami, wręcz przeciwnie, warto im pomóc ze względu na to, że oni też byli przecież młodzi i myślę, że mają bardzo dużo do powiedzenia i możemy z nimi bardzo dużo rzeczy razem zrobić. Przewodnicząca Rady Seniorów Miasta Bielska-Białej Elżbieta Rosińska wyraziła swe zadowolenie z zaproszenia na obrady. Zostałam zaproszona przez Młodzieżową Radę na dzisiejsze ich posiedzenie, z czego się niezmiernie cieszę, bo nie ma nic fajniejszego niż współpraca z młodzieżą. Tak się składa, że ta środkowa grupa, czyli ci czynni zawodowo, są zajęci swoimi sprawami, a jak gdyby seniorzy mają okazję przekazać młodzieży coś ze swego doświadczenia. I mam nadzieję, że ta młodzież chętnie tego wysłucha. I tak mi się wydaje, bo na dzisiejszym posiedzeniu takie miałam odczucie, że jednak z przyjemnością słuchali tego, co mówię. Należy mieć nadzieję, że poruszane na obradach sprawy dotyczące seniorów zostaną w szybkim czasie wcielone w życie.